gratulacje podczas meczu tancerki. Co pan sądzi o występujących czy liderkach? Bardzo fajne. No, ładnie. Najlepsze w Polsce. Bardzo nam się podobają. Bardzo ładnie tańczą. Właściwe osoby na właściwych miejscach. Naprawdę pięknie. Tańczą pięknie, wspaniale, fajne dziewczyny. Super. Bardzo ładnie tańczą, bardzo ładne stroje. Bardzo fajnie ożywiają mecz. Zwłaszcza się facetom podobają. Może ktoś by wymyślił męskich czy liderów, to by było ciekawsze. Dziewczyny bardzo ładne są, bardzo dobrze tańczą. Cóż na plus. Pięknie się ruszają, mają fantastycznie są wygimnastykowane, rozciągnięte. Super, ja jestem zachwycona. Nawet jak są słabsze mecze i one wyjdą, to człowieka podnoszą na dół. Ładne dziewczyny, ładne zawody i tak trzymać. Gdyby nasze dziewczyny grały tak, jak tańczą nasze tancerki, to Mistrzostwo Polski mamy zapewnione. Podobają mi się, bo prowadzi ich mój wychowanek Akademii Wychowania Fizycznego, który robił specjalizację u mnie z tenisa. Ale też był i tancerzem. Ja tam raczej oglądam mecz niż podziwiam czy liderkę, ale podobają się występy. No, są interesujące bardzo. No, najlepiej z tego meczu. Najbardziej interesują nas tutaj te dziewczyny, które tańczą. Są super, są jedyne, nie ma lepszych cheerleaderek. Nie ma lepszych nie tylko w Gdańsku, nie tylko w Trójmieście, nie tylko w ogóle. W Polsce. Są najlepsze, najpiękniejsze i najbardziej, nie, naprawdę są naprawdę super dziewczyny. Czyli liderki są naprawdę bardzo fajne i myślę, że dużo ludzi przychodzi także, żeby zobaczyć ich występy. I mam wrażenie, że jest bardzo dobrze prowadzenie takich układów tanecznych podczas meczu, gdzie są przerwy i ludzie mogą po prostu się zająć czymś innym, pomyśleć i rozmarzyć się, rozglądając się za pięknymi dziewczynami. Grając mecz nie zwraca się na to uwagi, ponieważ nie patrzy się na boisko, tylko patrzy się na trenera, na dziewczyny, na piłkę i wtedy tak za bardzo nie wie nawet, co się dzieje na boisku w trakcie przerwy i tak dalej.